Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Reprezentuję grupę edukacyjną SA, jestem również w niej koordynatorem projektu e-podręczniki do kształcenia ogólnego. Grupa edukacyjna SA to grupa kapitałowa, która zrzesza spółki oferujące praktycznie wszystkie produkty do edukacji. Mamy działalność komercyjną, ale również społeczną odpowiedzialność w biznesie i dla nas takie wyzwania, które zmieniają oblicze edukacji, są wyzwaniami również dla nas, dlatego zdecydowaliśmy się kiedyś w konkursie wystartować i udało nam się ten konkurs wygrać. Jesteśmy partnerem odpowiedzialnym za przygotowanie podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej. Czyli w ramach tego e-podręcznika obejmiemy zgodnie z założeniami projektu edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą i społeczną. Jak ważna jest kultura w edukacji, nie muszę Państwa przekonywać. Na pewno przekonuje podstawa programowa, ale również to, że w działalności takich podmiotów jak my, czyli wydawców, kultywowanie przywiązania do kultury od najmłodszych pokoleń jest niezwykle ważne. Co jest istotne w projekcie podręczniki do kształcenia ogólnego, drodzy Państwo, które jest finansowane ze źródeł Unii Europejskiej i źródeł budżetu państwa, mamy dość specyficzną sytuację prawną, jeśli chodzi o prawa autorskie. Będą one udostępnione na licencjach Creative Commons, BY. W działalności praktycznej naszej ma to bardzo mocne przełożenie. Proszę sobie wyobrazić, że nasi autorzy i redaktorzy wytypowali około 80 autorów, żyjących, nieżyjących, których utwory chcielibyśmy wykorzystać do e-podręcznika. Zaledwie jeden z nich zgodził się na przekazanie części utworów na licencji wymaganej. Dwie trzecie z nich, żyjących oczywiście, jest gotowym napisać nowe utwory. Dla wielu twórców licencje, które są wykorzystane w e-podręczniku, a są pewną przyszłością, są rzeczą nową, trudną i do której są bariery mentalne bardzo duże. I na jedną rzecz jeszcze chciałem zwrócić uwagę. Bardzo myślę, że jest ważne w dobie inwestowania. Państwo od lat jest mecenasem kultury w Polsce, za granicą. W tej chwili zmieniają się formy prawne inwestowania w kulturę. I być może warto najważniejsze dzieła przenosić do domeny publicznej wcześniej niż prawo to wymaga, czyli wykupywać do domeny publicznej. To też jest dla nas ważne jako dla wydawców, którzy robią również projekty społeczne. Dziękuję bardzo.